sobie taka kuźwa, ta księżniczka Cipolinda, zajebistka. Fajna kamera? Lubisz? Są ze mną moje kajki. Lubisz moje kajki? Lubisz. 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 Ja tu miałam właśnie zasiadać do nagrywania nowego Q&A, a tu proszę, paczka z Polski przyszła. No jak to zima, mamusia zaklei. Kto gra w szachy? To nie ma pipka w lesie. Dobra, jeszcze nie otwierałam, otworzymy razem. Bo ktoś się właśnie nawet z tym Q&A pytał, czy dostaje paczki z Polski. No to proszę zobaczyć. Dostaję, a tak naprawdę nie ja, tylko oto to. Takie małe, piękne, ładne, okrągłe i mięciutkie. I to to, duże, tam na górze. Takie trochę bardziej śmierdzące, ale też okrągłe i mięciutkie. Dziadek. Mamusia to zakleja, to o, panie, ja już w gazetku dostała z Koflanda. Jak zwykle mamusia chyba wtedy kiedy. O, Persil 40 zł. Ale wam kuźwa, wszystko podrożało w tej Polsce. Któryś z pomrowików może, czekajcie, może mi zaprezentować taką maszynkę, jaki u was, kuźwa, będę tu robić. Już rozmawiałam, śmiechem, że już rozmawiałam o mizocianem. I to wcale nie jest takie, wiecie, hihihachy, podśmiechujki, jak to moja mama mówi, nie. Ja sobie myślę, żeby naprawdę kupić taką maszynę, zamawiać gdzieś, bo tutaj tak nie ma, że sobie idziesz i kupujesz, nie wiem, ileś tam boczku, takiego na kawałek, tu nie ma na kilo, o. To jest zawsze wszystko podzielone, pokrojone, więc to jest, ale da się zaraz... Tytyka! Jaka dzisiaj taka zawstydzona. Ty, patrz, co tu nam babcia nasłała. Bo to gdzie to dla mnie? To wszystko dla mnie ja. O, no oczywiście. Gratulacje. Dziękuję, mamusiu. Ale to chyba trochę za późno. No, gratulacje. A, no bo ty będziesz mieć roczek. A, no tak, bo to na roczek już rzeczy są. Zobacz, jaki królik. Jaki fajny. Jaki królik. Asiś, ale jak się cieszy, chcesz? Zaraz stopy na... To jest chyba na 7-letnie dziecko. To tak już na przyszłość, girl. Boże, tak! Wszystkie te babcie mają jakoś po prostu zboczenie z tymi rajstopkami. O co chodzi? Ja też pamiętam zawsze. Rajstopki, rajstopki, rajstopki. O, girl, to jest pilot? Interaktywny pilot siostrzyczki. Jakie siostrzyczki? Ty nie masz siostrzyczki. Zapierdolę. Jocian, chodź, będziesz się zbrylać. No, bo Jociana ulubiony, ale... Ale zaraz pójdę. Ale zaraz będzie... Uuuu, Principole, moje ulubione! Czyli zimą. Ale ja nie lubię, to ja daję... Orzechy arkidowe w czekoladzie. Ja nie wiem, kto to wie. O, ubranka, ubranka dla tą kaczki, bo... No, ja mówiłam, że nic dla mnie nie ma. Co to? To jest na 4-letnie dziecko! Girl, no już babcia, nasłała, a większych to nie było. Na... jaki to jest? 98. A firma się nazywa... Będziesz Karen. Tak, ja myślę, że to bardzo wspaniała rzecz. Czy to jest po polsku? Bo ja się zgubiłam. Serecek. Marforek. Serecek. Jeżeli się takie coś, to taki oscypek. Ja wiem, że w Krakowie mieszkała, to tam prawdziwe jest sprzedawane.
Państwu, to ja znowu, ja. Słuchajcie, możesz kuźwa te kwiatki, bratki. Ale nie, bo ładnie wyglądają, to zostawię. Ja tak między robotą a robotą nagrywam vlogi. Przyszły moje klipsy do kimono. Piękne cybaki. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to są takie klipsy, jak się wywija kołnierz. Najpierw ma się dziuban, naga dziuban, czyli taką bieliznę. To ten pierwszy biały kołnierz, który wystaje, a później się zakłada na to kimono. Żeby ładnie było, to się to te dwa tak spina i one tam się nie cyckają. O, zresztą tutaj jest pięknie pokazane. Więc takie cybaki mi przyszły, bardzo przydatna sprawa. Ja chyba zaraz w ogóle doniczki zamówię. Tak, wypatrzyłam takie dwie doniczki. No, siasinki na zdjęcia nagrywałam. Skensakuję, czyli wyszukam, bo kensak to jest szukać. Skensakuję wam te doniczki. O, o takie łoło chcę właśnie. Chcę posadzić jakieś fajne roślinki, bo mi brakuje więcej chcę roślin. Mam na razie dwie, no i to są takie kwiatki cięte, więc one zaraz dychną. A i ogólnie rzecz biorąc, to dzisiaj jest jakiś po prostu szalony dzień, bo wczoraj było super pochmurnie, lało cały dzień. Bez sensu. Znaczy, przepraszam, nie lało cały dzień, nie lało całą noc, co ja mówię. A dzisiaj po prostu piękna pogoda i ja nie wiem, chyba jest 30 stopni. Ja wyszłam tak, poszłam na zakupy z tym łukaczkiem tak, to łukaczek też krótkie rękawki, gorąco, wszyscy się parzą. Emi, jak ty coś pieprzysz? No dlaczego u mnie 6 pokazuje stopni? No 23 stopnie, proszę Państwa, u nas. No, siema. Ja wyszłam taki gorąc, panie. Obudziłam się i w ogóle gorąco, a my jeszcze pod kocami. Takie gorąco, panie. Co się dzieje? A na górze muszę powiedzieć, że my się przecież tu wprowadziliśmy we wrześniu. No i było ciepło. Ale myślę, że jak będzie sierpień, czyli najgorętszy czas, no to tutaj będzie piekło. Na szczęście mamy tutaj eakon. Nie wiem, co zrobimy, bo w naszej sypialni nie ma eakona, są tylko wiatraki, no to chyba wszystkie wiatraki ustawimy, ale dobra, nie to tamto. Wyszłam teraz szybko na zakupy, bo warzyw nie mam na obiad. I tak sobie pomyślałam, czy może byście chcieli zobaczyć taki odcinek, jak wygląda japońska kuchnia. Wiem, że wy tam z dolotów widzicie tutaj jakieś słychanki, tutaj każdy się fazuje tą małą zmywarką. To nie jest mini zmywarka w Japonii. Uwaga, to jest standardowa zmywarka. Hej, hello. I tak sobie myślę, zrobię taki odcinek, jak wygląda typowa japońska kuchnia. Co jest innego? Co się je? Jakie mamy przyprawy? No może to was zainteresuje, bo jest faktycznie inaczej. No i co ja mówiłam? A, i wiecie co? I tak wyszłam w tą swoją ulubioną porę, czyli takie już takie późne południe, bo już mówię wam, która jest. Jest 15:47 i tu już to jest takie zaczyna być te słońce, takie już trochę schodzące, wiecie o co chodzi. To już zaczyna być, wiecie, czas jokajków. Ja bym właśnie o tej porze, może jak się wyrobię, chociaż nie mam dużo pakowania, nie wyrobię się jeszcze 5 pudeł nowości, więc no chance, ale chciałabym właśnie o tej porze pójść na spacer właśnie tutaj do parku z tym okaczkiem, bo to jest najmagiczniejsza pora. Girl, to jest po prostu najlepsze, wiecie co? Ja mówię dzisiaj do Jociana, że przychodzi Golden Week. Golden Week to jest taki złoty tydzień, dosłownie tłumacząc w Japonii, czyli że się nie pracuje, co nie? I cały tydzień będziemy nie pracować wreszcie. I ja powiedziałam, że Jocia mówi, ale nie, bo przecież to jest taki okres, gdzie będzie dużo, bo przecież majówka w Polsce też jest. Ja mówię, no tak, ale wszyscy będą wyjeżdżać. Ja mówię, że w tym roku ja chcę kuźwa jechać do ryokana, to już mówiłam w poprzednim odcinku, ale wiecie co, tak bardzo potrzebuję odpoczynku, że tak sobie właśnie patrzę na tą porę, bo ja ciągle, wiecie, no, nie mogę dobić do brzegu. I to jest taka pora, gdzie ja w tym momencie chciałabym być
kuziwa w środku Jana, czyli w środku ogórzonych, odwrotnie, olesionych gór japońskich, gdzieś w jakimś domku siedzieć sobie z kaweczką albo z jakąś herbatką, czytać książkę i mieć absolutnie na wszystko, przepraszam za wyrażenie, ale kurwa wyjebane, i siedzieć sobie taka kuźwa, ta księżniczka Cipolinda, zajebistka, po prostu słuchać pipicianków i po prostu zero ludzia, lasy, lasy, lasy. To mi się po prostu marzy. Wiecie, takie, jak to się mówi, wypierdzielenie w Bieszczady. Już wcześniej to mówiłam, ale mi się tak chce. Czasami wiecie co, mi się tak chce wszystko dolnąć i nie wiem, kupić jakieś tutaj ziemię albo kawałek, jakąś starą chałupę przerobić i siedzieć, i bym była Yamamba prawdziwa. No, baba z gór japońskich. Czarownica z dużym nosem, prawdziwa, najprawdziwsza Yamamba górska, wszyscy baje, tam Yamamba mieszka, nie dziukaje. To ja bym była. Tak. Panie, 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 kochany Jarzem był. W Daiso byliśmy z tym okaczkiem i Jarzem kupił, bo ja będę teraz małą dziedziunią ogrodniczką. Tak. Tak, proszę Państwa, to miały, myślałam, że jutro mają przyjść moje nowe takie ładne łafu. Nie dotykaj. No wiesz, że nie wolno. Takie mają mi przyjść piękne doniczki, co Wam pokazywałam, więc... Znaczy dzisiaj trochę szukałam do nich kwiatków, ale nie było, bo chcę bardziej takie, które można postawić w domu i niech sobie stoją cały rok, ale kupiłam za to na podwórko już pierwsze taką donicę, zwykłą plastikową, bo ja jestem pierdoła, jeśli chodzi o kwiatki. Ze szufelki kupiłam, jak to się nazywa? To jest skopy, skopy, tak, a po polsku to jest co? To jest taka łyżka duża do kwiatków. Łyżka do kwiatków. O, i kupiłam energy drinki dla kwiatków. I kupiłam kwiatki moje ukochane. Czytaj to. No czemu nie pokazuję? Asagao! Asagao! I taką magiczną wersję Asagao. Heavenly Brew. Heavenly Brew. I po prostu to zasadę tu. Pliknę to, bo to żeby się tak pięło właśnie i może coś urośnie. Tu jest napisane, że od 8 do 16 dni kwitną. Czy mi się uda, czy zemrą. Dzień dobry Państwu. Ja tu już czynić będę wielkie stadzonko. Takie rzeczy. Tylko nie mam nożyczek, więc będę z meteczką. Meteczkę trzeba się opatrzeć. Słuchajcie. Sadzimy Asagao. Asagao to jest niesamowita nazwa, bo to jest wiecie co to oznacza? Ranną buźkę. Tak, więc będziemy sadzić ranne buźki i trochę Wam opowiem, bo to niby kwiatko, niby nic, a jakie pasjonujące rzeczy. To jest Asagao, już widzieliście. Proszę Państwa, Asagao. Jest to kwiat, który przybył do Japonii z Chin. Trzeba sobie radzić. O. Ale już w erze Nara i erze Heian można powiedzieć, że Asagao było nawet znane. Dlaczego? Dlatego, że Asagao było oznaczeniem, raczej takim słowem, które mówiło o kwiatach porannych, ponieważ Asagao, czyli jakby poranna buzia, czyli kwiaty, które otwierają się porankiem. No więc tak było określane. Okay. Tak były określane kwiaty poranne, słuchajcie. I teraz musimy wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Że
cały boom taki naprawdę na Asagao, tak jak teraz znamy, bo ono najpierw w ogóle nie wyglądało tak jak teraz. Teraz są różne takie kwiatki, różne są po prostu typy Asagao, a kiedyś to był tylko taki niebieski kwiatuszek, chyba coś takiego nawet. Ale słuchajcie, podczas wielkiego pożaru w erze Edo w 1806 roku wszystko się zmieniło, ponieważ ten pożar spowodował to, że Asagao stało się jak yokajki i zaczęło mutować, jak pokemony, kuźwa. Więc różne wypliknęły się wersje, zaczęły mieć różne barwy, różne wyglądy i ludzie po prostu oszaleli. To się stało niesamowitą, słuchajcie, kulturą. Ludzie w ogóle, era Edo, to ludzie mieli kilka bardzo takich, jak to powiedzieć, bardzo takich popularnych hobby. I jedno to właśnie było ogrodnictwo japońskie, które do dzisiaj jest na bardzo wysokim poziomie, tak? I wiecie co? I ludzie oszaleli na punkcie Asagao. I to się zrobił mega biznes. I ubodzy samurajowie, którzy nie mieli pracy, wiecie co robili? Hodowali Asagao, sprzedawali je za bająckie sumy i po prostu wszyscy mieli Asagao, właśnie tego typu, może trochę nie tylko glinianych, w doniczkach właśnie, z takimi właśnie, właśnie to jest zainspirowane erą Edo, tylko w erze Edo było to robione z takie, czyli z bambusa. Więc wszystko dzisiaj robimy bardzo edowo. Edowo, tak. Eda to w ogóle jest... no nie otworzy. Ja zaraz po starego, o nie, tu otworzę. Sadzimy. O, ziarenka. Sadzimy, chodźcie tutaj. Robię dziury. Zaraz trzeba iść po wodę. Tak na sucho, ale ja się nie znam. Dobra, ziarenka, wrzucajcie się. Nie, ale tam nie idźcie, bo tutaj będzie źle. I właśnie tam do ziemi. 2 centymetry to ja chyba z 5 już cię wrzuciłam. Dobra, jedno jest, drugie. I wiecie co? I ogólnie Edo zaczął słynąć z ogrodnictwa i też słynąć z różnych typów Asagao. I ludzie po prostu przeganiali się w różnych szczepach, te mutacje tworzyli nowe. Po prostu to była wielki hit. Wielki hit. A wiecie co? Jeszcze się dowiedziałam, że Asagao na początku w erze właśnie Heian, myślę, że nawet i do teraz w Kampo, bo Kampo to są naturalne japońskie zioła, jest używany jako środek, uwaga, przeczyszczający. I był tak często właśnie na początku swojej świetności, był używany jako środek na zatwardzenie, panie. Takie rzeczy też się zdarzały i w erze Heian, i w erze Nara, jak się tam źle zjadło, albo za dużo ryżu skleiło kiszki, no to trzeba było poluźnić. A to się tak wygina. Ale ja bym chciała mieć tutaj z... O Jezu, mnie nastrzeć, zaraz umrzę. No i już, ale szybko. A na koniec tutaj takie wspaniałości, czyli trochę zabobonów na temat Asagao krążących po Japonii. A więc jakie mamy zabobony? O, proszę. Jeśli posiadasz Asagao w domu, nie pojawią się węże. Naturalnie odstraszać węży. Cóż, szczerze mówiąc, tutaj jeszcze spoko, gorzej na Amamiyoshima. Tam by się to przydało. Kiedy zerwiesz Asagao z murku, zostaniesz głuchy. O. Jeśli zerwiesz Asagao, spadnie wielki deszcz. Proszę bardzo.
podarowanie Buddzie, chodzi tutaj pewnie o jako dar na ołtarz jakiś, zwiędniętych kwiatów, bo asagao jest coś takiego, że jak się je zerwie, to szybko się robi takie mięciutkie. No i jak się położy takie lekko zwiędnięte kwiaty, podaruje się Buddzie, no to jest to bardzo zły omen. O, tutaj wywar na bazie powoju, czyli asagao, jest dobry na krztusiec, na wykrztuszanie flegmy. Tak jak mówiłam, o, tutaj też jest to napisane, dobre zioło na rozwolnienie, nie na rozwolnienie, odwrotnie, na zatwardzenie, na bóle brzucha. Ale tutaj jest napisane, że właśnie biały kwiat. Biały kwiat, który się jeszcze tam ma obróbkę parną, że tak rzeknę. O, jeśli urządzi się pszczoła, to przyłóż syrop, wywar z asagao do tej rany. I tutaj bardzo ciekawe, że na Okinawie wierzy się, kiedy asagao zacznie kwitnąć, tą buźkę swoją, tak, swój kwiatek wystawiać w stronę morza, przyjdzie wielki wiatr. No, takie to są właśnie zabobony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się już niebawem. Wbijajcie na łabi-sabi, bo wreszcie wróciłam wszystkie nowości. Więc jest też, jeśli chodzi już o kwiatki, jest ten sławetny w Japonii wspaniały szampon i odżywki od Himawari, co mówiłam, że Boże, to pachnie jak perfuma. Więc lećcie, lećcie, jest mnóstwo tego, sprawdzajcie i widzimy się już niebawem na kanale. Dziany, mytyny, bajku.